Okej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Darksiders. Dostaliśmy się tutaj na górę, gdzie właśnie chciałem. Tutaj chyba zdobędziemy Holdseeker. Oby był Holdseeker. Jest, poszukiwacz skarbów. Dobra, dzięki temu możemy zobaczyć, gdzie jest ten fragment bezcelowej zbroi, który ominąłem. O, widzicie. Dobra, tutaj nie ominąłem nic. No. Co jest? Tak, tutaj są te. Dobra, my się powracamy na pewno do tych miejsc, ponieważ ja chcę znaleźć wszystkie tutaj sekrety przed zabiciem bossa. Tutaj jak się... Widzicie? A nie, to nie jest ta lokacja, to jest dolna lokacja. To jest... my jesteśmy z kolei na lokacji... no, tej, na tym poziomie, na którym właśnie mamy to zdobyć. Możemy się tu dostać? Musimy. A przynajmniej powinniśmy. A, no to jest kurwa głupi trawis, no. A zaraz. Jeżeli to są takie trzy miejsca naraz, wbite w siebie, to znaczy, że to jest na tym poziomie. Co to był za dźwięk? A, chuj z wami. Sorry, że tak gdybam tutaj, ale... Nie, to jeszcze potem musimy się tam wrócić później. Dobra. Sorry, takie to jest z tym, jak się nie nagrywa 4 miesiące danej gry. Cześć, ziomie. Ogólnie mamy właśnie porozwalać te kleszcze i porozrywać te rzeczy na gardłach. Na gardłach, kurde! YOLO! Nie lubię tego jego ataku. Ale jak widzicie, ta zakręcie jest super silne. Ale jakbym oczywiście nagrywał na ślepo tą grę, to bym nie wiedział, że to są w ogóle inne czary! O, możemy się tak bawić. Śmieszne śmiechy. No super. Super partia, murwo. Super kurwa partia. Ja chciałbym, jeżeli jestem w stanie... No, dobra, już was zdepczę, jak wam tak bardzo zależy. Tak, ten mogę pójść i się dostać z powrotem na górę, bo jestem ciekaw, czy na właśnie tych wyższych poziomach czasem nie będzie... No, jest jeden gdzieś tu Abyssal Armor, którego ja omijam. On jest chyba właśnie po tamtej stronie tam. A te sekrety, wierzcie mi, są trochę tutaj upierdliwe w tej grze. Super murwa partio. Zobaczę, czy tutaj jest. O, już widzę, dobra. Dobra. Tutaj nawet jest w ogóle ten kleszcz do rozwalenia. Dobra. Chodź, słodziutki. O, spadłeś se, jak mi przykro. Żeś se spot. Zastanawiajka jakaś tutaj widzę. Kurde, no. Ewentualnie po prostu zrobię przerwę w nagrywaniu i pokażę te momenty, gdzie są te sekrety. No i na co ci to było, Onski? Zginiesz w końcu? Wow! Nie rób mi tu takich shitów, ziom. Skrzynka. Dobra, to był ostatni i teraz został... O! A, taki jeden super wielki został do zabicia. Dobra. Na pewno ja się powracam, żeby pozdobywać specjalnie dla was te sekrety. Sekretne pomieszczenia. Boże, sekretne skrzynki.
Tak więc docencie łaskę pana. Tak, trzeba mu rzucić w mordę, on to będzie jadł i wtedy możemy pójść za jego tył. Dobra. I teraz robimy tak. Yeah! Au. Super murwa partio. No, otwórz pyszczek. Pięknie, ślicznie. Nom, 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 nom. Super murwa. No, 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 no. Nie wstydź się. Otwórz pyszczek. Ślicznie. Żryj sobie. I teraz. No i co zrobisz? To mogłoby mnie akurat teraz uderzyć. Dobra. Ups. Amciaj. Nam, 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 nam. Pyszne zwłoki. O. Zrobiliśmy mu sekcję odbytu. O, dobra. Ostatni taki wielki został rozwalony. Teraz będziemy mogli iść na Stygian? Nie, nie Stygian. Boże, już nie pamiętam, jak się nazywał ten boss. Okej. Nowy przeciwnik. What? Wracaj tu, skurwysynu. On nas luruje. Nie dajmy się. Znaczy, na pewno gra wymaga, żebym tam poszedł dalej. Nie mam też innej drogi. Kurde, wygrałeś, jesteś sprytniejszy ode mnie. No, pułapka, czekam. O Jezu, ta ciućma z tymi rzeczami. Kurde, jego ciężko jest trafić, bo on jest w powietrzu właśnie. O wilku mowa. Ha! No i na co ci to było? Nie no, chodź! I puf! I jeszcze tak. I poprawimy jeszcze tym. I masz pierdol. Nie będę się pieprzyć. Mamy ten atak. On jest OP. Sru. Ej, kolejnego jeszcze dorwie. Genialny atak. No naprawdę najpotężniejszy atak magiczny w grze. Ale nie byłbym go świadomy, gdybym przechodził grę pierwszy raz. Ale ja nie jestem jakimś głupim PewDiePie'em, żeby grać w grę, której wcześniej nie nagrywałem. W którą wcześniej nie grałem. A chuj! Niech to dunder świśnie. Super. Na sam koniec obydwu. Nie żałuję tego, że tego użyłem, bo i tak mamy umiejętność, która pozwala nam szybciej to zdobywać. Ragdoll.
Denerwuje mnie w dzisiejszych grach to, że nie jest istotna o, tutaj jest sekret. Nie jest istotna dla twórcy danej gry. Chwała wojny, zdobywasz mistrzowskie umiejętności bojowe, dzięki czemu znacznie wzrasta skuteczność. Co? Chwila. Ja pamiętam, że to inaczej było opisane. A to jest legendarna umiejętność. Tak. A co to robi? O! To jest ogólnie o wiele lepsze. Dobra, może tak. Na pewno to będzie tutaj, bo tak. Więcej chaosu możemy zdobywać. Więcej chaosu, kiedy inną broń używamy. I jeszcze więcej doświadczenia zdobywamy na tym. Tak więc, no to jest legendarne, chwała wojny. Czyli tego naszego, bo to są właśnie legendarne te na każdego innego jeźdźca apokalipsy. Dobra. Nie! Łuch! Haha, fajnie. Denerwuje mnie to, że dzisiejszy deweloper gier... Znaczy, może tak, że są jebane standardy, które wymuszają na deweloperach gier skupianie się nie na gameplayu w grze, tylko na tym, żeby ona jak najbardziej zaskakiwała graficznie. Wiecie, ja szczerze nie zwracam nigdy uwagi na to, żeby grafika była jakaś super duper epicka w ogóle, wersja Logitech 500-815, a sama gra okaże się być totalnym gównem. Mnie coś takiego nie interesuje, bo na przykład taka gra jak Metro 2000... Jak ty mnie uderzyłeś? Ach, chuj wam w dupę. Jak taka gra jak Metro 2033, powiedziałem. Ona jest bardzo dobrą grą, samą, ale skupili się też na takich elementach właśnie graficznych, bo jest tam ta jakość ultra i jest coś takiego, że jest ten fizik cały. Fizyk ogólnie sprawia, że jeżeli strzelimy sobie na przykład w jakąś, nie wiem, ścianę z pistoletu, to tam będą nie dość, że dziury, to jeszcze takie odlatujące kawałki tekstury. Jak Boga kocham, kiedy ma mi się to przydać? To jest taki mały element, strasznie dużo zżera procesora i samej gry, od samej gry wymaga bardzo dużo. FPS-y przy tym spadają, ale powiedzcie mi, na jaką cholerę coś takiego mi jest potrzebne, jeżeli, dajmy na to, jest sytuacja bardzo częsta w tej grze, gdzie wprost jest masa przeciwników, wszyscy do mnie napieprzają, czołgi dwa lecą takie na szynach, jest dymu dużo, eksplozji, wszystkiego. Czemu ja niby mam to zauważyć? Kiedy ja mam to zauważyć? Jak ma mi się to przydać, jeżeli taka akcja jest nagle w samej grze? To jest takie właśnie na siłę dopieprzanie, żeby właśnie powiedzieć: o, zobaczcie, bo w tej grze zastosowaliśmy jakieś super nowe graficzne umiejętności! I potem mamy takie super zajebiste niby graficzne gry, a gameplayowo są beznadziejne. Na przykład taki... ten GTA 5, co teraz wyszedł. Takie hype'y były na to. Twórcy wydali na to tam chyba na efekty graficzne chyba ponad 4 miliony czy coś tam. No, na pewno wydali tak dużo, co na pełnometrażowy dobry film by się wydało. I no co, no grafika super zajebista, tam wszystko się rozwala. Ale jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, o samą fabułę i to wszystko, tak na mnie jakoś nie zachwyciła. Ja rozumiem, że to jest sandbox i ogólnie w tą grę się gra po to, żeby właśnie jechać samochodem na 125 km na godzinę i rozjechać 5 policjantów i mieć wyjebane i takie tam, no ale albo latać sterowcem, no ale na litość boską, jakoś ja na to nie zwracam za bardzo uwagi, powiem. Czy to jest... Dobra, jak to działa? To jest tam i tam? Dobra. A, tu jest przepraszam, że tak się wydarłem, ale tu jest fragment abyssalowej zbroi, której ja ominąłem kiedyś. Proszę bardzo, fragment zbroi otchłani, kurwa. Znaczy wiem, możliwe, że już pisaliście, że tłumaczenie jednak tutaj jest dobre, ale chodzi mi po prostu o to, że ja nienawidzę polskiego tłumaczenia w grach angielskich. Super, mamy fragment abyssalowej zbroi. Ile już tych fragmentów jest? 7 na 10, dobra. Dawaj mi tu,
Dobra, jakieś tutaj mamy jeszcze artefakty do pozdobywania. Ja jestem... Gdzie jest moja strzałka? Okej, ja jestem tutaj. Wiecie co? Specjalnie dla was ja się rozłączę w tym momencie i wrócę do was, jak już poznajduję te sekrety, pokazuję wam, gdzie one są i zakończę ten odcinek. Tak więc cięcie. Okej, wracam do was, jak tu znalazłem jeden z pierwszych tych właśnie sekretów. Tutaj w tym miejscu mamy... no, nic wyjątkowego, powiem szczerze. Życie i parę pierdół. Strasznie się namęczyłem, żeby się tutaj wrócić, powiem szczerze. Jeszcze został nam jeden sekret, który jest tutaj po prawo. I ja się także do niego wybiorę, tak więc jak już go tam dorwę w swoje łapki... Tutaj jest jeszcze jeden sekret, ale już nie chce mi się do niego iść, to na pewno jest jakieś życie. Aby Salarmon był dla mnie najważniejszy, ja jeszcze pójdę w to miejsce, tak więc do zobaczenia do tamtego miejsca i potem zakończę odcinek. Okej, jestem w tym miejscu, którym chciałem być. Znaczy, chciałem być. No, przy okazji do niego przyszedłem. Tutaj jak się wskoczy, to... co to było? No, nic interesującego. Dobra, to jeszcze się spotkamy tam przy wejściu do bossa i wtedy zakończę odcinek. Oj, oj, oj! Czyżby tu był płotek? Był. I tu oczywiście nie było nic ciekawego oprócz tych dusz. Dobra, miałem się tam spotkać z wami przy tym bosie, ale to już w następnym odcinku, tak więc do zobaczenia, pa!